powiedział ksiądz Jerzy, człowiek wcześniej czy później musi umrzeć i nie boję się tego. Ja wtedy mówię, umrzeć od razu, to rzeczywiście pewnie nie jest tak trudno. Natomiast gorzej będzie, jeżeli zrobi mi się krzywdę, zostaniesz kaleką. Tak żeśmy się w takiej atmosferze rozstali. Jestem przekonany, że to, co robię, jest słuszne. Dlatego jestem gotowy na wszystko. Włocławek, 30 października, godzina 17. Znajdujemy się na stopniu wodnym we Włocławku, na rzece Wiśle, na miejscu wydobycia zwłok księdza Jerzego Popiełuszki. Oględziny rozpoczęto o godzinie 16 w warunkach wieczorowo-nocnych, oświetleniu sztucznym, pogodzie bezwiecznej. Nazywam się Tomasz Kupiec. Od ponad 23 lat pracuję w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jestem szefem pracowni genetyki sądowej. Nasze badania wykonujemy na zlecenie prokuratury, policji oraz sądów. W naszej pracy zdarzają się również ekspertyzy dotyczące ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był wrzucany do Wisły na włocławskiej Tamie, nie było wiadomo, czy jeszcze żył. Za obronę ludzi więzionych, za słowa prawdy, zapłacił najwyższą cenę. Cenę życia. Kiedy zginął, miał 37 lat. Ksiądz Popiełuszko do pracy w parafii świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu został skierowany w roku 1980. Jeszcze przed stanem wojennym, czyli przed 13 grudnia 1981 roku, rozpoczął wspólnie ze swoim proboszczem, księdzem prałatem Teofilem Boguckim, odprawianie słynnych na całą Polskę mszy świętych w intencji ojczyzny. To był rok 74. Wtedy zaczęły się nasze spotkania. Ksiądz Jerzy dosyć często przychodził do kurii i żeśmy się zaprzyjaźnili. Ja potem odwiedzałem go, jak już mieszkał przy kościele świętego Stanisława Kostki. Czy były jakieś ewidentne ślady tego, że był inwigilowany? Czy on czuł na sobie oddech służb bezpieczeństwa?
był przez służby bezpieczeństwa nielubiany i myśmy w 1979 roku szykowali się do przywitania Ojca Świętego w Warszawie. Ksiądz Jerzy został wyznaczony na przewodniczącego sekcji zajmującej się opieką lekarską. No i się okazało, że służby bezpieczeństwa uznały, że wybór jest niewłaściwy, sprzeciwili się nam i zażądali w ogóle zmiany księdza, który by się zajmował zabezpieczeniem medycznym. Jeśli będziemy mówić o skali inwigilacji Kościoła katolickiego, to tuż przed 80 rokiem, 79, następuje taki spadek i liczby rozpracowań i pozyskanej agentury, zwłaszcza w pionie, który nazywano wyznaniowym, czy w pionie kościelnym. Rok 80 i wydarzenia, które miały miejsce wówczas w Polsce, czyli narodziny Solidarności, wzmogły czujność służby bezpieczeństwa, a co za tym idzie, również wysiłki w kierunku zwiększenia liczby rozpracowań, zakładania nowych spraw, ale też pozyskiwania agentury. Musiała być podstawa do tego, żeby założyć daną sprawę. I tak jak to miało miejsce chociażby w przypadku księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie podstawą założenia sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie Popiel było, jak zaznaczono, antysystemowa, czyli też antypaństwowa, jak to określano, postawa księdza Jerzego. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że za prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodziny, mają dzieci, odpowiedzialność jakąś, oni byli w więzieniach, oni cierpią. Dlaczego ja jako ksiądz nie mam również dołożyć swojego cierpienia? Były próby prymitywnego dokuczania, jak na przykład z 13 na 14 grudnia o godzinie 2 w nocy, kiedy ze zmęczenia już padłem, bo robiłem paczuszki dla dzieci do szpitala na gwiazdkę, ponieważ zabrakło pieniędzy w ministerstwie, żeby dzieciom, które pozostają na święta w szpitalu, zrobić jakieś paczki, dać słodycze. Miałem możliwość taką i sam robiłem te paczuszki do jednego ze szpitali dziecięcych. O 2 w nocy dzwonek do drzwi. Na szczęście nie wstałem, za chwilę wybuch. Do mieszkania wpadła cegła z materiałem wybuchowym, wywaliło dwa okna, to była zima. Ciągła inwigilacja w drodze do Gdańska. Właściwie nie jechałem zamiarem na mówienia kazania, ale oni uważali, że jadę mówić tam kazanie. Było to 30 sierpnia. Gdzieś koło godziny 9 przyjeżdża wóz milicyjny na podwórko naszej kurii metropolitalnej i domagają się, żeby ktoś pojechał z kurii i odebrał księdza Jerzego Popiełuszki z komendy milicji w Łomiankach, bo został zatrzymany, bo jedzie do Gdańska, a oni mu na to nie pozwolą. I rzeczywiście zawieźli mnie wozem milicyjnym do Łomianek. W cztery oczy z księdzem Jerzym porozmawiałem, że mówię: Julku, wiesz, że cię nie puszczą do Gdańska. Dali do podpisania taki kwitek ręcznie napisany, że kwituje odbiór obywatela Jerzego Popiełuszki. Godzina 13, jest coś takiego. Ja przeczytałem, i proszę panów, jest już godzina 14. Ja tego nie podpiszę. No, to nie takie istotnie, takie to ważne. Mówię, dla mnie jest, proszę panów, ważne. Więc przekreślił, wpisał tą samą ręką. Godzina 14, podpisałem odbiór obywatela Popiełuszki.
i żeśmy wsiedli do samochodu. I wiedzieliśmy, że nas prowadzi z przodu jakiś samochód, który nam towarzyszył i z tyłu. No potem to domyślałem się, kto to mógł być. W dniu 15 lipca 1982 roku realizowaliśmy zadanie założenia podsłuchu pokojowego w pomieszczeniach plebanii kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. To jest tam, gdzie księdzem był Popiełuszko. Podsłuch założyliśmy. Przed realizacją tego zadania około połowy czerwca byliśmy w tym pomieszczeniu na tak zwanym rozpoznaniu. Pamiętam, że wtedy dysponowaliśmy bazą w mieszkaniu na parterze plebanii. Mieszkanie, gdzie SB-cy mieli bazę przed założeniem podsłuchu, zajmował ksiądz, który był tajnym współpracownikiem kontrwywiadu wojskowego PRL. Bez donosicieli w otoczeniu księdza Popiełuszki jego inwigilacja nie byłaby w pełni możliwa. Pierwszym krokiem było to, żeby zdobyć odcisk kluczy. Niezwykle rzadko posuwano się do tego, żeby się włamywać do mieszkań. No i tutaj ta rola agentury, żeby przede wszystkim w taki sposób rozmawiać z danym figurantem sprawy, czyli osobą rozpracowywaną, jaką też był ksiądz Jerzy Popiełuszko w ramach prowadzonej przeciwko niemu sprawy, żeby zdobyć od niego klucze. Potrzebny był określony czas, żeby wejść do mieszkania, zainstalować ten podsłuch. Wykorzystywano fakt, że figurant danej sprawy przebywa w szpitalu, w sanatorium. Wykorzystywano okazję wyjazdów letnich, wakacyjnych. Starano się nie zostawiać po sobie najmniejszych śladów, najmniejszych podejrzeń, że gdziekolwiek ktoś był w tym mieszkaniu. No i taki podsłuch później odgrywał swoją rolę. Ktoś w prezencie mu podarował radio produkcji japońskiej, nieprzestrojone, na które można było wyłapywać komunikaty milicji naszej. Więc on o tyle jak jechał, to sobie to radyjko brał, wyjmował w samochodzie steczki i orientował się mniej więcej, czy go pilnują, czy nie. Wsiadamy do samochodu, słyszeć w radiu, uwaga. Wsiadają do samochodu. Przez kanonie tutaj zjeżdżamy na dół w ulicę Brzozową w kierunku Wisły. Słychać komunikat drugi. Uwaga, kierują się na wodę. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Kierują się na wodę. Mnie się potem po śmierci, kiedy był proces, pewne słowa przypomniały, które powiedział Piotrowski, tylko woda. To był jego taki styl mówienia. W dniu 19 października bieżącego roku, około godziny 22 w okolicach miejscowości Przesiek koło Torunia, został uprowadzony przez nieznanych sprawców ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodzony 23 września 1947 roku, zamieszkały w Warszawie. Rysopis. Wzrost około 170 cm, szczupły, twarz owalna, cera blada, włosy jasnoblond, ubrany w sutannę i spodnie sztruksowe. Mimo natychmiast podjętych energicznych działań, dotychczas nie udało się ustalić miejsca pobytu zaginionego. Przez kolejne dni w warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki, gdzie ksiądz Popiełuszko pracował, trwało całodobowe czuwanie i modlitwy o jego ocalenie.
Nadamy teraz wystąpienie ministra spraw wewnętrznych, generała broni Czesława Kiszczaka na temat dotychczasowych ustaleń śledztwa w sprawie uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki. Przypadł mi dziś niezwykle trudny, gorzki obowiązek przedstawienia dotychczasowych ustaleń związanych z uprowadzeniem księdza Jerzego Popiełuszki. Zwróciliśmy się o pomoc do społeczeństwa. Powołana została specjalna grupa operacyjno-śledcza. Działania te doprowadziły do szybkiego wykrycia i aresztowania sprawców porwania księdza Jerzego Popiełuszki. Z największą przykrością muszę stwierdzić, że są nimi trzej młodzi funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych. W oparciu o wstępne rezultaty śledztwa zostali zatrzymani, decyzją prokuratora osadzeni w areszcie śledczym. Jedna z uzasadnionych hipotez śledztwa zakłada, że ofiara porwania nie żyje. Bracia i siostry, dziś w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono księdza, który za nas cierpiał rany. Włocławek, 30 października, godzina 17. Znajdujemy się na stopniu wodnym we Włocławku, na rzece Wiśle, na miejscu wydobycia zwłok księdza Jerzego Popiełuszki. Oględziny prowadzi major Stefan Rosiński z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Toruniu. Oględziny rozpoczęto o godzinie 16 w warunkach wieczorowo-nocnych, oświetleniu sztucznym, pogodzie bezwiecznej. Zwłoki są ułożone na wznak, całe zabrudzone. Twarz nosi ślady zbicia i zakrwawienia. Nogi są związane. Również na rękach widoczne są ślady powiązań. Do nóg przywiązany jest tak zwany worek jutowy z jakimś ciężarem. Kontynuujemy dalej oględziny. Zwłoki ubrane są w sutannę duchownego koloru czarnego. Z kieszeni bocznej widać dokumenty. Widoczne są dokumenty. Proszę wyjąć te dokumenty i otworzyć i odczytać nazwisko. Tu jest legitymacja ze zdjęciem, widzę. Proszę odczytać, co to jest, co tam pisze. Jerzy Aleksander. Nazwisko, czy nazwiska nie można odczytać? Zaraz zobaczę. Proponuję. U góry jest. Popiełuszko. Tak. Dziękuję. Do Białegostoku, po zwłoki księdza Popiełuszki, z Warszawy pojechało dwóch kapłanów. Edward Dżmijewski i Grzegorz Kalwarczyk. Do nas należało rozpoznanie zwłok księdza Jerzego i postaranie się o ubranie go do trumny. Kiedy zaczęliśmy oglądać zwłoki, przyszedł fotograf z SB z porządnym aparatem i zaczął robić zdjęcia. I to zachęciło księdza Edwarda, żeby wziął swój aparacik mały i zaczął robić. I do niego doskoczył jeden z UB i nie wolno, proszę, jakieś gesty takie. Więc ja podchodzę do tego pana, który zabronił robić zdjęcie.
Proszę pana, poproszę pana nazwisko i imię. A po co to księdzu? Powiadomię prymasa Polski, że ktoś tutaj nam robi trudności w rozpoznaniu księdza Jerzego. Nazwisko proszę. Podał jakieś nazwisko, byłem prawie pewny, że nie, nieprawdziwe. Ale udało się te zdjęcia zrobić. Bardzo szybko Białystok się dowiedział, że ksiądz Jerzy jest u nich, bo do tej pory nie wiedzieli. Masa ludzi podbiegło pod ten szpital. Zaczęli śpiewać pieśni religijne. Niektórzy nawet próbowali przez okno się tam drapywać na okno, bo to było na parterze się działo wszystko. Doszło do wyprowadzenia. Trumnę do samochodu, przez tam pewną odległość nieśli ludzie wysoko nad głowami. I wyjechaliśmy z Białegostoku w asyście kierowców. Ilu ich było, czy 100, czy 200, to nie wiadomo, ogromna masa tych taksówkarzy, którzy na sygnale nas odprowadzili do samej granicy Białegostoku. Blisko 20 lat po męczeńskiej śmierci księdza Popiełuszki dyrektor Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych Aleksander Głazek zaczął czynić starania o odzyskanie reszty dowodów zbrodni na księdzu Jerzym, które przechowywano w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu. Pamiętam, że dowody rzeczowe były w pudle tekturowym dość dużym, pomieszane były tam zarówno dowody pochodzące od sprawców, jak i pozyskane ze zwłok, wszystko w jednym pudle. Nie powinno się mieszać przedmiotów, prawda, od sprawcy i od ofiary w jednym pudle, czyli wykonywać tak zwaną kontaminację. Druga rzecz, takie lekceważenie dowodów ważnych, w wyniku których człowiek poniósł śmierć, jest po prostu dla mnie grzechem śmiertelnym. No, w tym wypadku one się niszczą, ocierając o siebie, prawda, w takim opakowaniu. Do dzisiaj pokazuję, prawda, te przedmioty studentom właśnie umieszczone w tym pudle zadaniowym. Wystaje tam jakiś zielony kod, te tablice i mówię im, nie wolno zabezpieczać, przechowywać, prawda, dowodów rzeczowych ważnych, w ważnych sprawach, w żadnych sprawach, ale szczególnie w ważnych sprawach. To trafiło do nas w takim rozpaczliwym stanie, prawda? Na granicy właściwie zniszczenia tych rzeczy. To powinno być zrobione odpowiednio wcześniej przez milicję obywatelską, a nie zostało zrobione. Część z dowodów zbrodni trafiła później do Muzeum imienia księdza Popiełuszki w podziemiach kościoła, gdzie pracował przed swoją męczeńską śmiercią.